Teraz chyba rozumiecie, dlaczego uważam, że droga Rifilke, zwłaszcza ta część, która jest zamykana na zimę i otwierana dopiero w maju, to jest absolutny sztos. Przyjedźcie tutaj, słuchajcie, to jest totalny kosmos. Dzień dobry. Witam was kolejnego dnia, drugiego dnia mojej wycieczki. Witam was spod mojego hotelu. Tutaj przede mną jest hotel, w którym dzisiaj spałem. To jest przystanek, czyściutki, ciepły, z łazienką z tyłu. Jestem w porcie, z którego za chwilę popłynę na drugą stronę fiordu Hardanger i potem objadę go od strony wschodniej i potem jeszcze jednym promem popłynę w okolice Oddy i będę kierował się w stronę dokończenia pętli Rifilke. Spało mi się bardzo dobrze. Między innymi dzięki temu, że ten namiot MSR ma taką opcję, że można go rozłożyć bez góry, czyli sam środek, i jest to namiot samonośny, więc nie potrzebuje żadnych szpilek, nic, kompletnie. Hardanger Fjord tuż po wschodzie. Znaczy, tuż po wschodzie, no, już słońce jest dość wysoko. Jest godzina 6:45. Z drugiej strony tych gór jest lodowiec, ale stąd go nie widać. Lepiej jest Oddy. On w tamtą stronę wychodzi. Wczoraj przejechałem 430 km. Wyjechałem o godzinie 10 i dotarłem do portu chyba około 20, czy chwilę później. No ale nie spieszyłem się, byłem tam przy wodospadzie, trochę posiedziałem, często się zatrzymywałem. I teraz przy zjeździe z portu można pojechać w prawo 13 i potem przejechać przez taki bardzo długi 11-kilometrowy tunel i wyjechać w sumie tuż przy Oddzie. Ale ja pojadę w lewo, tak jak prowadzi ta droga widokowa, kieruję się do Utne i w Utne wsiądę na prom i przejadę już na tę stronę fiordu, gdzie jest Odda. Ja mam oczywiście tutaj w prawym rogu, znaczy moim prawym, u was lewym dolnym rogu, napiszę dokładnie skąd wypływałem, dokąd płynąłem. Ten rejs trwał około 20 minut. Hardanger. Tu jest początek od drugiej strony tej drogi. W sumie celowo wybrałem taki kierunek, w sensie wczoraj jechałem od tamtej strony, dzisiaj od tej, ponieważ zobaczcie, dziś od rana tamta część jest oświetlona. Wczoraj po południu ta część była oświetlona, więc mogłem wam pokazać widoki. Gdybym odwrócił tę drogę, to tak naprawdę widzielibyście zacienioną część, czyli niewiele byście widzieli.
No dobrze, jestem w Utne i muszę się teraz dostać promem do Kinsarvik. Nie wiem, czy ten prom, który tam płynie, to wraca. Tak, on płynie w tę stronę. Czyli za chwilkę powinienem mieć, tylko nie wiadomo, czy to będzie ten. Zaraz zobaczymy. No dobra, wychodzi na to, że z Utne do Kinsarvik prom płynie o godzinie 9:15, a jest godzina 8:03, więc muszę przeliczyć, czy mi się opłaca czekać na ten prom, czy jechać 550. Zobaczymy, zaraz dam wam znać. No dobra, wychodzi na to, że gdybym musiał teraz czekać godzinę na prom i potem mam jakąś godzinę do Ody, to jest bez sensu. Jak teraz pojadę 550, to mam 40 minut do Ody. Zatem, jeżeli będziecie chcieli, to stąd możecie sobie popłynąć promem. I tutaj wam pokazuję tabelę Fra Utne, czyli z Utne, stąd. Od poniedziałku do piątku, soboty i niedzielę. Macie tabelkę promów. Ale w takim razie, skoro nie zdążyłem na ten poprzedni prom, to jadę drogą 550 do Oddy, czyli od strony zachodniej tego chyba fiordu, nie wiem, czy to jest fiord. No patrzcie, nie wiem. No dobra, wszystko jasne. A tam jest ten most Hardangar, którym jechałem. Czyli ja jechałem tamtą stroną, w tamtą stronę. Tamtą stroną, w tamtą stronę. Tak. I gdybym promem płynął, to bym przepłynął tutaj i na drugi brzeg. I wzdłuż tego fiordu musiałbym jechać do Ody. A teraz będę jechał drugą stroną. No i znów widzimy się przy wodospadzie Lotefossen. Zatoczyliśmy w sumie pętlę i gdybym miał coś wam zasugerować, gdybym mógł się, że tak powiem, pomądrować, to ja bym tę trasę, która jest oficjalnie rozpisana jako trasa Hardangar, delikatnie bym ją zmodyfikował. Wyeliminowałbym faktycznie ten prom z Utne. Jeżeli pojedziecie, na przykład, jedziemy stąd w stronę Oddy, jedziemy potem na północ, jeżeli macie czas, to możecie odbić siódemką do tego wodospadu pięknego Foringsfossen, ale jeżeli nie, to możecie skręcić w lewo, na zachód, na ten most Hardangar, za mostem skręcić znowu w lewo na miejscowość Gravin i pojechać sobie całym zachodnim brzegiem fiordu Hardangar do tej przystani promowej. Tam kawałek dalej też jest jakaś plaża, gdzie ewentualnie można sobie rozbić namiot. Mnie się nie chciało tam, bo tutaj miałem łazienkę i było bardzo ciepło w tym, na tym przystanku. No i potem przepłynąć sobie promem i pojechać albo do Utne, albo w prawo do tunelu, ale ominiecie, więc lepiej byłoby pojechać właśnie w lewo od promu do Utne, ale tam już nie brać tego promu. Tylko właśnie przejechać sobie tą zachodnią stroną, po drugiej stronie, tak jak jest Odda, ten fiord, to zachodnią stroną i tutaj dojechać. Oczywiście możecie sobie połączyć z innymi drogami. Jak będziecie mieli dobrą pogodę i nie będzie
wiatru na Hardangervidda, to można tą siódemką obok wodospadu Foringsfosset pojechać jeszcze dalej do Haugestöl. To też jest jedna z tych widokowych dróg. Przepiękna. No ja nie wybierałem się, bo tam faktycznie było bardzo zimno i wiatr. A tutaj, w okolicach Oddy, w przyszłym tygodniu, już chyba wspominałem, w przyszłym tygodniu będzie 29 stopni w połowie maja. Okej, czyli w tym momencie zamykamy trasę Hardanger i proponuję ją zmodyfikować. A ja jadę dalej i w okolicach Röldal odbiję na południowy zachód i dokończę trasę Riffilke, żebyście też mieli ją w całości. Nie do znudzenia, pamiętacie? Ej, ale to jest genialne w ogóle. Genialne. No! Chłodno tutaj jest, 10 stopni. Z przykrością muszę stwierdzić, że moja próba aktualna objechania drogi Riffilke niestety się teraz nie uda, ze względu na to, że ta droga jest jeszcze zamknięta. Niestety. Ona jest otwierana dzisiaj, ale wszystko wskazuje na to, że będzie ona otwarta dopiero w okolicach godziny 14, a w tej chwili jest 10. Niestety nie mogę czekać tyle czasu, więc zrobię ją przy innej okazji. Po prostu. Stęgt. No, ale jeżeli wy byście wcześniej chcieli jechać, to tutaj jest odbicie na Sauda z tym znaczkiem 520. Oj, no szkoda, szkoda. To wracam w takim razie tą samą drogą. I teraz jeden z dziesięciu. Jeśli ktoś z was jest spostrzegawczy, to pewnie zauważył, że mam inną szybę niż w ujęciu przed chwilą. Prawda? Widzicie? No tak, to jest inny dzień niż to, co nagrywałem minutę temu, ponieważ wtedy, jak wracałem z Hardangerfjord, niestety ta droga była jeszcze zamknięta. Ja byłem o godzinie 10 rano, a okazało się, że otwarcie drogi przesunęli na godzinę 14, więc musiałbym czekać 4 godziny, co no, byłoby bez sensu tak naprawdę, bo 4 godziny później ja już byłem w domu. Postanowiłem dokończyć tę drogę tydzień później, w sumie 6 dni później, no i jestem tutaj. Thank you.
Nie no, muszę wam to pokazać z drona. A nie wieje, więc polatamy. Teraz chyba rozumiecie, dlaczego uważam, że droga Rifilke, zwłaszcza ta część, która jest zamykana na zimę i otwierana dopiero w maju, to jest absolutny sztos. Przyjedźcie tutaj, słuchajcie, to jest totalny kosmos. Thank you.
Ale co, teraz słyszycie pewnie różnicę w szybie, no nie? Teraz jak wyjadę z tunelu, słychać zdecydowanie, no szyba jest mega, mega fajna. I teraz popatrzcie, dojeżdżamy do tego miejsca, w którym pokazywałem wam w poprzednim odcinku rozwidlenie. Wracam tą drugą drogą, którą wam pokazywałem. I tu jest Stavanger, 13, dalsza część drogi Ryfylke. I to jest ta część, którą już jechałem. Jadę teraz do Nesvik na prom. Ten sam prom, który już widzieliście. Więc dalsza część drogi, no nie będę już jej pokazywał, ponieważ to już jest taka spokojniejsza droga, mniej atrakcyjna, równie ciekawa, równie fajna i przyjemna do jazdy, ale to już nie jest taka spektakularna. Zatem jeśli dotarliście aż tutaj, to bardzo wam dziękuję za obejrzenie mojej podróży dwudniowej i zachęcam was, jeżeli wam się podoba to, co robię, zachęcam was do dania łapki w górę, jeżeli wam się nie podoba, łapki w dół. Rozpatrzcie też kwestię zasubskrybowania tego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco, a filmów będzie sporo i filmów z przygód, z wypraw, ale również takich filmów z informacjami praktycznymi dotyczącymi podróżowania po Norwegii na motocyklu. Oczywiście, jeśli ktoś z was bardzo chce i ma bardzo dużą ochotę i możliwość wesprzeć mnie jeszcze bardziej, no to będzie bardzo mi miło, jeśli postawicie mi kawę albo wesprzecie mnie przez YouTube'a. Ale jeżeli nie chcecie tego robić, to chociaż skomentujcie, wdajcie się w dyskusję, udostępnijcie ten film. Będzie mi bardzo miło, a algorytmy YouTube'a wam podziękują za to. Przepiękna pogoda, przepiękny czas w Norwegii, maj. Absolutnie przepiękny miesiąc. Zapraszam was do Norwegii i oczywiście zapraszam do skorzystania z tej drogi. Ryfylke i Hardanger. Jeżeli macie więcej czasu, Hardanger Vidda. Dziękuję bardzo. Do widzenia.